poprzedniej rundzie z Wichrem było u nas 1-1, no tutaj pewne zwycięstwo 5-0. No tak jak było widać na boisku, przygotowani byliśmy odpowiednio, popracowaliśmy, w tygodniu treningi zaowocowały, no i pewne zwycięstwo. Pełne 90 minut nie oddaliśmy pola w ogóle przeciwnikowi, nie oddali chyba nawet żadnego strzału. Pełna dominacja, na pewno szkoda, że nie udało się strzelić więcej bramek, mieliśmy bardzo dużo sytuacji, ze skutecznością troszeczkę gorzej, ale najważniejsze, że sytuacje są. Pierwsza bramka w tym sezonie, koniec sezonu, a dopiero pierwsze trafienie. No, na pewno fajnie, że udało się strzelić, szkoda, że tak późno, na pewno te liczby mogłyby być lepsze, ale fajnie, pierwsza bramka, trochę szczęście dopisało. Trenerze, można powiedzieć, że udał się rewanż za mecz poprzedniej rundy, gdzie w Brojce u nas zremisowały 1-1. Tutaj pewne zwycięstwo 5-0, a mogło i powinno być nawet więcej. No dokładnie. W pierwszej rundzie Wicher urwał nam 2 punkty. Nie było to nasze najlepsze spotkanie. Dzisiaj na pewno muszę pochwalić drużynę za intensywność. Tak? Pracujemy tutaj mocno nad mentalnością. Chcemy tą ligę dograć do końca bez straty gola, bez straty punktów. Taki sobie cel założyliśmy i no, gramy do końca. Dzisiejsze spotkanie, no, dominacja nasza. Dominacja, Wicher chyba miał jeden rzut rożny bodajże. Dużo sytuacji. Wiadomo, 4 bramki do przerwy troszeczkę nas uśpiły. W drugiej połowie też ich sytuacji było sporo. Dołożyliśmy jedną bramkę, 5-0, także wracamy zadowoleni do Polic. Tydzień temu wygraliśmy z Arkonią Szczecin 4-0. Porażka floty w Sądowie 3-2 spowodowała, że na 7 kolejek przed końcem rundy, końcem sezonu, zapewniliśmy sobie awans. No dokładnie, mamy ten awans. Mieliśmy sporą przewagę po pierwszej rundzie. Konsekwentna praca i niepatrzenie na tabelę sprawiły, że już w maju cieszymy się z awansu. Ale tak jak mówiłem, nie chcemy spocząć na laurach. Chcemy do końca dograć ligę bez straty punktu, bez straty bramki. Jeśli się uda, byłoby wspaniale. I takie sobie cele zakładamy do końca sezonu. Za tydzień jeszcze prestiżowe spotkanie z flotą Świnoujście, która cały czas wraz z Błękitnymi walczy o awans do czwartej ligi. Flota będzie grała, że tak powiem, na noże, my spokojniej? No my mamy już ten komfort, że mamy ten awans. Flota z Błękitnymi bije się o to drugie miejsce, które jest premiowane awansem. Gramy bez żadnego ciśnienia, tak? Na pewno wyjdziemy po kolejne zwycięstwo, zagrać ofensywnie, tak jak pan mówi. Tak jak mówisz, jest to prestiżowe spotkanie, 2 uznane marki w województwie. Trenerze, w poprzedniej rundzie, powiem szczerze, byłem zaskoczony. 1-1 u nas w Policach. No dzisiaj niestety dość gładko z wami przegraliście. No tak, no trzeba powiedzieć, że tutaj pełna dominacja gości. Zabrakło argumentów, nie? Bo to było widać, że z gry nie mieliśmy zbyt wiele do zaproponowania, no ale mamy swoje problemy. Sportowe i pozasportowe i ma to przełożenie na naszą formę. Tak. Jesienią troszeczkę lepiej to wyglądało. No przede wszystkim widać, że nie mamy gdzie trenować, tak? Bo trenujemy tak naprawdę już dobre pół roku na obiekcie o rozmiarach Orlika, więc no ciężko jest cokolwiek wytrenować w takich warunkach. Tak? No ale nie składamy broni, gramy dalej. Przed wami jeszcze trudne mecze, ale walczycie do końca o pozostanie w tej lidze. No mamy bezpośrednie spotkanie jeszcze z zespołami, które są gdzieś tam zainteresowane utrzymaniem, tak jak my, więc myślę, że matematyczne szanse są. Sytuacja w tabeli nie jest optymistyczna, ale dalej robimy swoje, trenujemy, przygotowujemy się do każdego meczu i gramy o 3 punkty.